Zobaczymy, jak to umyje. Może się pojawi komunikat, że nie można myć. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Zlecenia. Bierzemy zlecenia same fabularne. Witam, mam na imię Joanna. Skierował mnie tutaj mój sąsiad, dealer samochodowy. Ponoć twój warsztat działa od niedawna, ale wyglądasz na dobrze lukującego mechanika. Zbliża się czas dorocznego serwisu. Mój robaczek nie wydaje się mieć żadnych problemów, ale to pozostawię już twojej ocenie. Wymień proszę olej, filtry oraz uzupełnij brakujące płyny, bo ostatnio nie miałam na to czasu. Ano i pan John mówił coś, że rozrząd klepie. Nie wiem, o co mu chodziło, ale może tobie coś powie ta informacja. Zaopiekuj się moim samochodzikiem. Dobrego dnia. Ja pierniczę, będziemy musieli jeszcze rozrząd robić tej babie. Tak, chyba mamy tutaj takiego podrabiańca Mini Coopera. Zaraz zobaczymy. Czy to podrabianiec, ale wygląda... Znaczek jest inny. Wygląda bardzo podobnie, no nie? Chociaż ta maska trochę tak. Tu możemy sobie wszystko podejrzeć. Te części, te wszystkie rzeczy są tutaj trochę wyższej jakości niż w poprzednim Car Mechaniku. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Twórcy też zastosowali tutaj taki mały trik. Dodali wyostrzenie obrazu takie postprodukcyjne. Możecie to zobaczyć w miejscu, gdzie jest bardzo dużo takich detali tekstur. Jak na przykład... O, jak na przykład spojrzycie sobie na te skrzynie, no nie? To widzicie, że obraz jest odrobinę za mocno wyostrzony. Trochę bawiłem się tymi modami do ETS-a, więc wiem mniej więcej, że to jest trochę za dużo. Ale dobrze, nie przypieprzajmy się do wszystkiego po kolei, tylko po prostu bawmy się i chodźmy naprawiać tę brykę. Przenosimy ją na podnośnik. Silnik od Chińczyków? Od BMW, chłopie, to jest mini. 1:1, praktycznie, gdyby nie ta maska. Dobrze, no to co? Maska jak powinna? No, trochę inaczej, na pewno coś tutaj nie pasuje, no nie tak? Ale nie wiem, dobra, nieważne. Co ona tam chciała w ogóle? O kurde! O, to z 2 godziny tu roboty jest. Dobra, jedziemy. Gość tu driftuje! Jest Mini Cooper z Forzy. Driftuje jak na samochód z napędem naprzód. Brzmi jak z Robloxa. No, te dźwięki samochodów tutaj. No, zaraz jej zrobimy driftową z tego. Dobra, tu leję gumową. O Jezu, cały samochód do wymiany! Asia z czymś tu przyjechała do nas. Cały samochód do wymiany jest. Kurde, co za złom. Możemy go wziąć na myjnię, bo ja mam myjnię. Przestaw i moi drodzy, patrzcie na to. Idziemy na myjnię, umyjemy kobicie samochód, co by pachnąco miała w środku. Patrzcie, no niestety tak tutaj wygląda mycie wnętrza samochodu. I z zewnątrz mycie wygląda tak. Mega, mega ból, bo to się robi automatycznie, zobaczcie. My nie możemy sobie karcherem tutaj cip-cip, już gąbeczką nic nie możemy zrobić. Wszystko robi się tak automatycznie. Bardzo słabo, jestem niezadowolony z tego. Ale auto wygląda ładnie, podoba mi się. Tylko, że myjnia powinna trochę inaczej wyglądać, moim zdaniem, nie? No, powinno być rozbudowane, przecież mycie samochodu to jest, kurde, ogromna satysfakcja. Tak, 2:10 to myjnie. No co oni tu zrobili, kurczę, mogliby jakiegoś karszera dać, żeby sobie po prostu, wiesz, myszką chodzić i cip, 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 tak sobie jeździć po tym samochodzie, a tu no, słabiutko. W grach naprawdę takich niskobudżetowych, w jakimś tam wczesnym dostępie, już mamy przecież malowanie tych pojazdów mycie karszerem. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało malowanie w takim razie, bo w niektórych grach, gdzie się naprawia samochody, można sobie już normalnie pistoletem cip, 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 drzwi malować elegancko. Chyba nawet graliśmy w Treat Dawn, taka gra, co się rozwala, mury, nie mury, tam, wiesz, no, bardzo fajnie to tam wyglądało, nie? Zapisało się, czy nie? Dobra, szyby jak myśl. A dobra, możemy tak zrobić, czekaj, możemy dokładnie umyć samochód. Chodźmy jeszcze raz na myjnię. Jak się tu otwiera szyby? Zdemontuj część. Robimy mycie. Zobaczymy, jak to umyje. Może się pojawi komunikat, że nie można myć. O, bardzo dobra robota! Ładnie to wykonane tam w środku jest. Zobacz, mapa jakaś, dźwignia zmiany biegów, jakaś kierownica. No, w porządku. Zrobiliśmy sobie, chodźmy już na ten podnośnik i róbmy wszystko. Przecież nam czasu nie starczy, z tym samochodem to jest kupa roboty. Z przewagą kupy. A w swoim Crossfire'ze muszę przednią szybę wymienić, bo pod słońce jest tragedia. Widać takie mikro uderzenia od kamyczków, o.
tuleja gumowa. Musimy 4 tuleje gumowe pokupować. Wałek rozrządu, tarczy hamulcowe wentylowane. Jezu, tu cały samochód do wymiany, panie, kurde. Płyn do spryskiwaczy już żeśmy dolali, bo tutaj jeszcze nam inne powychodziły. Aha, bo ja dolałem olej silnikowy, żeby w ogóle ruszyć tym samochodem, a tutaj trzeba spuścić stary i dodać nowy, więc jak dolaliśmy nowy zamiast spuścić stary, no to mamy lipę. Jak spuszczamy olej, no to musimy też wymienić filtr, no nie? Nie, czekaj, nie to. Dobra, olej wygląda teraz ładnie, bo możemy go kuźwa dolał dopiero, ale nieważne. Odstawiamy to i zaraz się tam doleje tego wszystkiego, tylko... Ej, filtr chyba wygląda dosyć dobrze, filtr oleju. Zdemontujmy go. 65%? Doskonały. Dobra, montujemy go z powrotem, czy nie? No powinno się wymieniać, tak? Ale czy ona nam tu powiedziała, żebyśmy wymieniali? Chyba nie. Gdzie tu się... Aha. Cewka zapłonowa. A będziemy musieli do rozrządu zajrzeć. Dobra, weźmy najpierw, zróbmy to najgorsze, czyli tam remont silnika trzeba zrobić. O Jezu, co tu napierniczone jest, tak? Co to jest? Ale na szczęście w nowym car mechaniku mamy coś takiego, zobacz. Koło zębate, napinacz, pasek klinowy, rolka prowadząca, świeca. Wszystko możesz sobie pozaznaczać. Cewka zapłonowa. Jak sobie to pozaznaczasz, to potem zobacz, wiesz gdzie masz iść. Ja czasami rozebrałem cały silnik w samochodzie, dosłownie wszystkie te elementy porozkładałem i dopiero po jakimś czasie skapnąłem się, że to było jakieś małe gówno, nie? To V6? Gdzie V6? To nie jest V6. To jest normalny... Raz, dwa, trzy, cztery. Czterocylindrowy zwykły samochód. Jak? Czekaj, tu musimy chyba... Dobra, mamy to. Ściągamy. W ogóle jako... Nie wiem jak mechanik ma do tego dostęp, ale jest mistrzem. V8 biturbo. Nie, do V8 to daleko. To jakiś 1.5 chyba. Tak na oko bym powiedział. Dobrze. A, tutaj widzimy. Napinacz paska i rolka prowadząca. No i już tablet. Napinacz paska. Cip. Rolka prowadząca. Tam chyba była B, no nie? Jak zwykle źle. Rolka prowadząca A tam była. Bardzo dobra robota. Świetnie to idzie. I tu jeszcze mamy koło zębate. Okej. To jest R4. Kurde, jak ja mam to wyszukać? Cholera. Koło zębate R4 to było to, nie? Dobra, ściągamy tu napinacz. Jak Tomek, bardzo dobrze Tomek. 1000 koni. To jest rzędowa czwórka, my się śmiejemy, że to jakaś V8-ka. Gdzieś było napisane, że V6-ka. Dobrze, boys, tutaj będziemy musieli jeszcze świece. I mamy cebusie, ale to do tego dojdziemy zaraz. Koło zębate. O Jezu, pani Joanna to mnie chyba na kolację weźmie, jak ja jej takie wymiany porobię. Ja jej cały samochód tu powymieniam. To rolkę to tą dajemy gorszą. Aha, musimy to, pasek klinowy, jaki to jest? Pasek klinowy, Jezu, ile tu jest tych pasków. To było to chyba, nie? Tak po kształcie poznaję. Tak, car mechanic jest dostępny od 11 sierpnia, no. Ja dostałem taką wersję przedpremierową. Poproszę jeszcze Playway, to tutaj na streamku wam porozdaję parę kluczy. Bardzo fajna gra, relaksująca. Dużo można się dowiedzieć o mechanice. O mechanice kwantowej na przykład. Nie, no po prostu o mechanice samochodowej. Myślę, że każdy kierowca powinien sobie ponaprawiać tutaj parę samochodów, żeby zobaczyć jak to wygląda. Okej. Robimy demontaż i tu mieliśmy chyba któreś świece do roboty, akurat ta jest do wymiany. No dobrze, idziemy, bo tutaj hamulce jeszcze mamy do wymiany, widzicie tarcze hamulcowe. Chyba zrobiliśmy już tutaj, to ja widzę, że coś tu z amortyzatorem jest nie tak. Dobrze, zrobiliśmy sobie to, teraz chodźmy pozaznaczać sobie kolejne. Cewka, aha, bo jeszcze cewka ma do wymiany, dobra. To sobie możemy już odznaczyć. I tu leje gumowe. Bardzo łatwo się teraz naprawia w tej części car mechanika, bo no, jest łatwo i ciul, musicie mi uwierzyć. A, to już zrobiłem. Patrzcie, tutaj wszystko jest ładnie pokazane, ekstra.
Ściągamy koło. Przypomnijcie mi tylko, żebym koło instalował na samym końcu, bo ja mam tendencję do szybkiego montowania kół z powrotem, a tutaj trzeba jeszcze na przykład pół samochodu wymienić. Ja tu widzę... Nie, ta sprężyna wygląda coś źle. Dobra, kupmy cewkę zapłonową jeszcze. To już skończymy ten silnik po prostu. Cewka zapłonowa, cip. Siema Bart, siemaneczko. Ze złota sprężyna, no. Złota sprężyna. Chodź cewka. Możemy też te części jakoś sprzedawać, nie? Z tego też czasami trochę hajsu padnie. A hajsik się przydaje, bo tutaj można sobie... Cip, podchodzisz i kupujesz, rozbudowujesz warsztat. Po prostu kupując dodatki. 20 tysięcy, 2,5 tysiąca. O, drugi podnośnik za 2,5. Recykling. Ulepszania części, proszę bardzo. Dobra, to sobie jeszcze na pewno zobaczymy. Na razie mamy 2700 kasy, więc trochę mało, żebyśmy mogli coś tam sobie jak po prostu kupować. Jak chcemy i nie chcemy. Siema Drolex. Dobra, ściągamy zacisk. Musimy tu wymienić tarcze, tuleje gumowe. Tuleje gumowe to możemy sobie nawet już dokupić. I kupmy sobie... Tyle, bo bardzo często trzeba wymieniać te tuleje gumowe. Mam do nich dostęp teraz? O, mam, fajnie. Proszę bardzo, zobaczcie jaka łatwa wymiana tulei gumowej. W rzeczywistości to kurde. Rozcinanie, nie rozcinanie. Tutaj muszę chyba od drugiej strony dojść, nie? Żeby mieć do tego dostęp. Dwie tarcze hamulcowe wentylowane chyba tutaj, nie? Klocki hamulcowe to chyba musimy dokupić. Tak, dwie tarcze. Jedną tuleję już załatwiliśmy. O kur... Wałek rozrządu, zajebiście. Musimy z powrotem to wszystko rozkręcić, gość. Jest, kurczę. Dwa razy więcej roboty mam przez to, że źle to skręciłem. Za pierwszym razem. Skomplikowane dziadostwo, nie? Ja już trochę zrobić cały silnik, go poskładać mi się. Nie mam na razie jeszcze dźwigu do tego, do silnika. Ale tutaj to nie jest takie trudne, żeby to zrobić, wiesz? Tutaj gra cię tak prowadzi za rączkę. Montujesz raz to, raz to, raz to. Jak nie zamontujesz tego, to ci gra pokazuje, co masz zamontować. To takie tutaj proste jest. Gorzej, jeśli byś montował silnik w My Summer Car, no nie? Tam musisz wszystko wiedzieć po kolei co i jak. To nie jest takie proste. Ale za to satysfakcja ze złożenia takiego silnika jest dużo większa. Także no, dałoby się tutaj. Daj kolorniku plus brak reklamy. Aha. Ty kupiłeś jakąś premkę chyba tu na Twitchu, nie? No, reklamy potrafią być uciążliwe, to fakt. Mówię to ja, streamer. Ale ja już się przyzwyczaiłem. Na YouTubie nie mam żadnego tam blokera, nic takiego. Bo tych reklam jest trochę, ale obejrzy się raz, pominie się je i gitara, nie? Można sobie dalej oglądać. Dobrze, to mamy zrobione. Teraz tu jeszcze mamy tuleje gumowe. Tu trzeba zajrzeć i chyba trzeba będzie ściągnąć. A nie, nie trzeba ściągać. Dobrze. Pierwsza rzecz, jaką sobie ulepszę, gdy wejdziemy sobie za chwilę do ulepszania mechanika, to będzie wkręcanie śrub. To jest pierwsza rzecz, którą się powinno ulepszyć w swoim mechaniku, bo to po prostu przyspiesza znacznie pracę, nie? Dobrze. I tu jeszcze mamy chyba klock, więc felgę Classic też musimy ściągnąć tutaj. Także możemy sobie te wszystkie części podświetlić, to jest bardzo wygodne. Ja nie wiem, czy można było robić tak w poprzednim mechaniku. Tutaj to widać od razu, bardzo fajnie. I to nie musisz nawet swojego mechanika jakoś ulepszać, tylko masz od początku gry, nie? Taką opcję. Musimy coś z tymi częściami porobić zużytymi. Ja zrobię to zlecenie teraz i wszystkie zużyte części chyba posprzedaję w ciul. Dobrze, nie montujemy koła, już wiem, że tak nie trzeba robić. Kuźwa, jeszcze ta cewka zasrana. Klocki hamulcowe z drugiej strony. Okej, chodź cewka. Czy ja nie kupowałem cewki? Oczywiście, że kupowałem. Tu jest no. Kupowałem cewkę. Wymontować to sprzedaj. Na pewno coś takiego porobimy. Kurde, oczywiście, przecież mieszkamy w Polsce. My jesteśmy nauczeni, żeby kombinować, czy nie? Która to jest ta zepsuta cewka? Tu jest 78%. Zamontujmy jak. 78 to nie tak źle. Co ono tu? Dobra, naprawiło się i jeszcze klocki hamulcowe mamy z tej strony do wymiany i właściwie tyle, kończymy auto. Własne zakupione, no na razie nie mam kasy, żeby ten... Żeby kupować swoje własne auto, ale jak najbardziej. Dobrze. I montujemy. No i
nice. I tu już chyba możemy tą, te koło zamontować. Dzięki, Lokaj. Kurde, 4 dychy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo, bardzo dziękuję. Wpadnij jutro do Katowic, się zobaczymy. Smycyk jeszcze raz. Nie pojedziesz do Katowic? A, spoko, no będzie można oglądać streama. Czekaj, ja zobaczę tylko, czy wszystko... Wszystko chyba jest, tak? Czekaj, tu było jeszcze coś innego do zrobienia. Aaaa! Płyny mamy do wymiany. Dobrze, to sobie wymienimy zaraz. Hamulcowy, wspomagania i chłodniczy. Aha, spuść stary. Jak tu się... Musimy ogarnąć, w jaki sposób się spuszcza olej stary, bo... Ja tutaj po prostu dolałem, żeby samochód jako tako jechał, a trzeba jakoś spuszczać. Muszę zobaczyć. Jutro w Katowicach spotkanko, jest meeting ze mną, także wpadajcie, kurde. Na Facebooku jest trochę więcej info i na Instagramie odnośnie tego. Hops. No ej, właśnie, kooperacja byłaby świetna w tej grze. Wyobrażacie sobie, jeden coś tutaj montuje, albo jeden robi na drugim, jednym podnośniku, drugi na drugim. Jeden na przykład wyważa koła, nie? A drugi coś tam w silniku grzebie. Co zajebiste by to było, wyobrażacie sobie coś takiego? I gadacie sobie normalnie przez ten. Ej, i to powinni zrobić w tym karmechaniku. Oni powinni wyprzedzać swoje czasy. Kooperacja, słuchajcie, kooperacja. Jakie to by było piękne, wyobrażacie sobie? Mega. Ja muszę do nich napisać, powiedzieć, dajcie tryb kooperacji, to my będziemy pieniędzmi rzucać tak o w waszą stronę, tak o, tak o. Ej, wyobrażacie sobie tą sytuację? Jeden bierze samochód na przykład do myjni, czyści, drugi w tym czasie kupuje wszystkie części do wymiany, nie wiem, no jakby, albo jeden jedzie na badanie, trzeci coś tam jeszcze ogarnie, no kurde, kosmos. Dobrze, tutaj właśnie, musimy ogarnąć, w jaki sposób się ten olej tutaj, ten płyn tutaj wymienia, bo jak ja to teraz zdemontuję, to ten płyn się wyleje. Zdemontuj część, czekaj. Jak korek odkrącam, to mi się od razu to pojawia, żeby dolewać płynu. I ja nie wiem właśnie, jak to się robi. A czekaj, a co tu jest? Tutaj jakby, aha, to pewnie idzie po przewodach do samochodu tam. No, trzeci by się zajmował lakierowaniem auta. Nie, jakby, kurde, to kozak, można by było tak to fajnie rozwiązać. To powinno być w tym karmechaniku, żeby oni zrobili takie DLC. Ty, ja bym, o człowieku, bardzo bym się cieszył. No dobrze, ale już, no nie ma. I teraz powiedzcie mi, w jaki sposób się te wszystkie płyny tutaj wylewa? Bo musimy zlać, wymień płyn chłodniczy na przykład. Spuść stary oraz wlej nowy. I tutaj mamy płyn chłodniczy. No, a trzeci, a czwarty to by ZUS opłacał, nie? Kiedy Forza, tak, 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 zdecydowanie. Tak, czwarty by testował na torze. Dobra, jak się to spuszcza? Bo tak, mogę zdemontować, ale wtedy płacę, zobaczcie, 50 kredytów. Nie spuszczono płynu przed zdemontowaniem. Czyszczenie będziecie kosztować 50 kredytów. O to mi chodzi, no nie? I to już jest ogarnięte, to już jest wylany ten płyn, to będziemy mieli załatwione. Ale nie wiem właśnie, jak to się spuszcza tutaj. Dobra, lejemy. Podświetl korek, prawym przyciskiem myszy i pipety wybierz. Tak, zaraz zobaczymy. Dobra, sam korek zalany. Okej, odkręcamy, czekaj. Tutaj nie ma. Prawy przycisk myszy robi mi to, otwiera, nie? Na tej opcji. Odkręcam to, mam to. Dolej i escape. Ty, ale dziwne. Trochę nieintuicyjne, bo można by było już się domyślić, nie? Co tutaj trzeba zrobić. A tu nie widzę takiej. Chyba, że to gdzieś czeka. A jakbyśmy podnieśli samochód do góry? Narzędzia dodatkowe? Czekaj, zaraz zobaczę. Nie, no tu od dołu chyba się. Dostęp od komory silnika, no to... Dobrze robiłem? Czekaj. Okej, zaraz zobaczę. A, tutaj jest. Dobra, jest faktycznie. Co, muszę korek chyba, a nie. Demontaż części, tryb demontażu. Jeszcze raz, faktycznie jest tutaj, ale to nie odsysa. Głupia się czuję. A jak wezmę, otworzę korek.
nie mogę. Kurde, ale dziwne. No patrz, what the fuck? Tryb odsysania, i co mam zrobić? A, o kurde ty, działa. Jest git. Dobra, ale już nie chcę trybu odsysania. Aha, no dość skomplikowane, ale się udało. Nieintuicyjne troszeczkę, bo no patrzyłem, że tam mam te części, te narzędzia, to myślałem, że to są po prostu jakieś tam elektroniczne rzeczy, nie? Jakiś miernik czy coś takiego. Dobrze, zrobiliśmy sobie to. Z silnika jest olej zlany, więc możemy już dolać nowy. Najpierw dolałem nowego, a potem zlewałem. Bardzo fajnie. Gdzieś tyle, tutaj nie wiem ile mam lać, na czuja się leje, nie? Trzeba potem bagnet patrzeć, żeby zobaczyć czy się nie przelało. Gdzie tu bagnet jest? O, widzę tutaj, ale schowany, zobacz. O kurde, trochę za dużo. Ja tak lubię mieć na 3/4 dolane u siebie w samochodzie tego oleju. Nie wiem czemu, tak po prostu. I samochód gotowy, co pani Joanna na to? Nie będziemy nim już jechać, co? Damy sobie spokój. Zakończ zadanie. Żadnego zaproszenia na kolację, nic? Kurde. Co jest pani Joanna?